pewnego Stefana Banacha. To jest, jak widzimy, profesor Uniwersytetu w Krakowie, także zaczynał uczyć na Uniwersytecie we Lwowie. To jest, jak to się mówi, zapoczątkował szkołę matematyczną, nową szkołę matematyczną dla Polski. I też taka, chodzą takie legendy, że cały czas, całe jakby, społeczeństwo profesorskie spotykało się w kawiarni szkockiej. I wszystkie, można powiedzieć, wszystkie najważniejsze tematy były poruszane w tej kawiarni szkockiej. Tak na przykład są takie książki, które się nazywają Problematy kawiarni szkockiej. Początkowo wszystkie te problematy, jakieś tam zadania, czy jakieś, nie wiem, wyrazy matematyczne, one były pisane na serwetkach, później to zostało przenoszone. I także były nagrody, kto rozwiąże te problematy. Ostatnią nagrodę została, ta książka została napisana w roku 1936, ostatnia nagroda została wydana w roku 1987 dla profesora ze Szwecji. Za to, że on rozstrzygnął problemat kawiarni szkockiej, dostał w nagrodę żywą gęś. Na przykład tam też było bardzo ciekawe, że kto wygra, to otrzyma kawę z koniakiem. No i tak dalej, proszę sobie robili jaja profesorowie. Wiele lat potem. Lecz jak honorowy bohater narodowy, honorowy, jego zwłoki postanowiono przeprowadzić do Lwowa. Jak widzimy, na czołowym miejscu, naprzeciw tego wejścia honorowego, jego zwłoki zostały pochowane w Lwowie i bardzo symbolicznie zbudowany pomnik. Ranny lew, który jest wciąż dalej niebezpieczny, i młody orzeł na górze, który spina się do lotu, symbolizując, że kiedyś Polska się odrodzi. Tam zajęte wszystkie ważniejsze punkty Lwowa. To znaczy kopiec Unii Lubelskiej, dworzec kolejowy, poczta, elektrownia, wszystkie strategiczne punkty. Działania były profesjonalne, wojenne. Od razu 1 listopada zaczęły się pierwsze walki między Polakami i Ukraińcami. Walki były prowadzone bardziej początkowo przez studentów Politechniki. Dalej do nich przyłączyły się harcerze i młodzież, która została się w Lwowie, ponieważ wszyscy mężczyźni, którzy mogli walczyć, oni walczyli jeszcze w Polsce innymi wrogami. Za dzień się jeden dzień zaczęły się walki mów, dopóki nie przyszła pomoc Przemyśla. Lecz Ukraińcy zostały wybici tylko ze Lwowa. Oni były jeszcze w tym mieście. Lwów był otoczony i dalej rozstrzeliwany przez artylerię ukraińską. Dopóki generał Wacław Iwasiewicz z Krakowa z oddziałami armii regularnej Polski odegnał Ukraińcy, już jak tylko zaczęło się budownictwo kościoła, był zmęczony i nie można było nie rozszerzyć, tak, dlatego ona też jest taka mała. Jak widzimy, jest zbudowana tylko jedna wieża północna, kiedyś wejście do... To wyrwą. Dawaj go tu. Gdzie to jest? To ten. Pewnie trzyma się jeszcze. To chyba dobrze zarabia. Dawaj koncerta, to ci rzucę. Panie, tutaj, do kamery! Zagrać coś, zagrać! Panu! Może ktoś coś zdać na cholerę? No!
Wasza to Rut też wyprowadził się z Węgier bardzo. Był bardzo wpływowy ten Rut Jerzy Bojem, który zaczął budowę tej kaplicy w pierwsze dziesięciolecie wieku XVII. On był głównym, no, można powiedzieć, kanclerzem Jana III Sobieskiego i był jego przedstawicielem w Lwowie. Sama tą kaplicę budowali architekci z Holandii, dlatego też jest bardzo przesycona. Jak widzimy, ona jest, fasada jest przesycona. Samej górne trakcie piętro, to widzimy, to sceny życia, ostatnie sceny życia Pana Jezusa, jego krzyżowanie, zdjęcie z krzyża. Budowo widzimy święty Piotr i Paweł, a te obórek, medaliony ojców Starego Testamentu. Też, co bardzo rzadko się spotyka na terenach Ukrainy i w ogóle wszędzie w tych kościołach, w kapliczkach, no, to jest u góry figura Pana Jezusa Chrystusa, który siedzi koło krzyżu i myśli. Takie tylko wiem, że spotykają się tylko u górali i to na obrazach. A tak to bardzo rzadko też się spotyka. Dwa razy w tygodniu szły listy do Krakowa. Krakowa, Gdańska i Wenecji. Stąd szły listy. To jest kamienica czarna. Ona jest czarna, bo ona zbudowana z piaskowca, tak samo jak i kaplica Boimów. I teraz ona już jest potankowana czarna, ale kiedyś ona, z czasem ten piaskowiec, on robił się czarny. Dalej, taka szeroka, na 6 okien. No tak, taki samo jak i w Krakowie, 3 okna, 6 okien. To jest kamienica królewska. To kamienica, którą kupił Jakub Sobieski, ojciec Jana III Sobieskiego. To była rezydencja króla. Na górze widzimy rycerze. Po środku Jan Sobieski i powłoskiego rycerza. W tym budynku został podpisany ugody pokojowe z Rosją w wieku XVII, 1684. Także także jeszcze Я тебя обниму и в счастливых объятиях.